Witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest korydora Smetta. Kielisek kolumbijski to nieduża denna słodkowodna rybka z rodziny kieliskowatych, pochodzi z dorzecia rzeki Meta w Kolumbii. Kieliski te są rybkami lawicowymi. W akwarium powinny być trzymane w grupach od 6-8 osobników. Większe ilości będą jeszcze bardziej śmiałe i aktywne. Na jedną rybkę potrzebujemy od 3 litrów wody. W akwarium powinien mieć powyżej 50 litrów. Na jedną samiczkę kupujemy 2-3 samców. Korydoras kolumbijski osiąga do 5,5 cm. Ciało jasno-kremowe, przyzdobione dwoma ukośnymi ciemnymi pręgami. Jedna odciupka pletwy grzbietowej do podstawy ogona, a druga na głowie przechodzące przez oko. U samic pletwa grzbietowa zaokrąglona, natomiast u samców zaostrzona. Otwór gębowy w położeniu dolnym z 3 parami w wąsiku. Nie posiadają lusek, a ich ciało pokryte dwoma rzędami płytek kostnych. Żyją do 5 lat. Tak jak i inne korydorasy, wyposażone w dodatkowy narząd oddechowy. Dzięki temu mogą pobierać powietrze z nadtapli wody. Są przystosowane do przeżycia w wodach ubogich w tle. Bardziej aktywne w drugiej połowie dnia. Więc w akwarium potrzebna jest filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25-30%. Jeśli rybki często podpływają pod powierzchnię wody, żeby oddychać, to oznacza, że trzeba zwiększyć aerację w akwarium. Optymalne parametry wody. Temperatura 24-27, pH od 6,5 do 7,5, GH od 5 do 15. Płodność osiągają w wieku 8-10 miesięcy. Kielisek kolumbijski to łagodna rybka, więc nadaje się do akwarium towarzyskiego. Można trzymać ich wraz z innymi kieliskami, razborami, tetrami, żyworodkami i labiryntowymi. Natomiast nie poleca się trzymać wraz z rybkami drapieżnymi, takimi jak akaryb, duże pielęgnice, pielęgnice z jezior Malawy i Tanganyika. Kieliski kolumbijski to wszystko żerne rybki, ale wolą pokarm pochodzenia zwierzęcego. Karmić rybek można żywą ochotką lub lecznikiem, wodzeniem, mocznikiem, artemią. Można również karmić pokarmami mrożonymi i suchymi. Warto pamiętać, że jeśli decydujemy się na pokarm suchy, to kupujemy tylko dla korydorasu. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rozmnażanie. Zbiornik tarliskowy powinien mieć od 30 litrów. Ważne, że podstawa akwarium była szeroka, bardziej przypominająca kwadrat niż wąski prostokąt. Poziom wody w tarlisku około 20 cm. Do tarliska warto włożyć płaski kamienie, kilka sztuk i szerokolistne rośliny, na których rybki będą odkładać ikry. Zaleca się rozmnażać w przewadze samców na jedną samiczkę 2-3 samców. Lepszy efekt uzyskamy przy stadnym rozmnażaniu. Podłoże nieobowiązkowe. Nawet bez podłoża uzyskamy lepszy efekt. Do akwarium wkładamy filtr. Potrzebna jest dobra filtracja i aeracja wody. Przed planowanym tarlem rodzicom należy trzymać w osobnych zbiornikach około 2 tygodni i częściej karmić żywymi pokarmami, podmieniając wodę nawet do 50% na świeżo. Bodźcem do tarla w przypadku wszystkich kieliskowatych służy obniżenie temperatury o 2-3 stopnie. Tarlo może trwać nawet kilka dni. Lepszy efekt uzyskamy przy niższym ciśnieniu atmosferycznym. Do tarliska trzeba wrzucić trochę złego rolecznika, żeby rybki nie zjadały ich. Po tarle rodziców trzeba przenieść do innego zbiornika, a do wody dodać blankiet metylenowy tak, żeby woda miała jasno-niebieski odcień. Ikra jest wrażliwa na infekcje grzybicze. Ikrę należy codziennie sprawdzać i usuwać każde zepsute ziarenko. Wylew zależy od temperatury wody. Zazwyczaj to trwa od 2 do 7 dni. Pokarm startowy artemia. Jak na rybek podrośnie, można stopniowo przestawiać się na drobne rówieśnie. Na rybek rośnie szybko. Na rybek polecane karmić 4-5 razy dziennie. Na tym wszystko. Wszystkie komentarze i pytania proszę pozostawić pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.